Tak wygląda rodzinny grób Emiliana Kamińskiego. To tu spocznie aktor? Emilian Kamiński zmarł w wieku 70 lat. Przykre wieści o odejściu założyciela teatru Kamienica pogrążyły w smutku wielu fanów talentu aktora. Gdzie zostanie pochowany? Choć tej informacji jeszcze nie podano do publicznej wiadomości, wiemy, jak wygląda miejsce spoczynku matki aktora, Zofii Kamińskiej, która zmarła w 2017 roku. Przy nagrobku zawsze można znaleźć kwiaty i znicze. Więcej w naszej galerii zdjęć. To tu spocznie Emilian Kamiński? Tak wygląda rodzinny grób aktora. Zofia Kamińska odeszła w 2017 roku. Zofia Kamińska zmarła w 2017 roku w wieku 90 lat. Pomimo sędziwego wieku do ostatnich dni była prawdziwą wyrocznią dla syna, który często zwracał się do niej po życiową poradę. Zmarła, Emilian Kamiński długo nie mógł pogodzić się z tą stratą. Myślałem, że mama jeszcze pożyje, była w dobrej kondycji. Wiele razy mówiłem, żeby nie wychodziła na taki gorąc. Za wszelką cenę chciałem ją wziąć do nas, do domu w Józefowie, na stałe. Nie chciała. Mieszkała w Warszawie i tam toczyło się jej życie, tam miała swoje przyjaciółki, zwierzał się w rozmowie z magazynem Świat i Ludzie Emilian Kamiński. Założyciel teatru Kamienica w ostatnią drogę udał się właśnie w rodzinnym domu w Józefowie. W otoczeniu najbliższych członków rodziny, w tym drugiej żony, Justyny Sieńczyło. Gdzie zostanie pochowany aktor? Choć tej informacji jeszcze nie podano, wiadomo za to, gdzie znajduje się grób matki Emiliana Kamińskiego. Zofia Kamińska została pochowana na cmentarzu w Józefowie. Przy jej grobie zawsze można znaleźć świeże kwiaty i znicze. Na płycie nagrobka znajduje się też wzruszający napis, którym Emilian Kamiński żegnał zmarłą, przytulam cię mamo.